może być, jak ja powiem, bo wygląda to, były to zmiany z jednostki ocenicznej pracowniczego aktywnego 1 w Opolu. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w Opolu przy ulicy Oleskiej. Był to bardzo mocno rozwinięty pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Płynęły maszyny rolnicze i paliwo do tych maszyn. Pożar został szybko ugaszony. Straty po pożarze będą znaczne ze względu na koszt tych maszyn. Przyczyna pożaru na chwilę obecną jeszcze nie została.